To jest w ogóle pojebane, nie? Ale wczoraj wylądowaliśmy na lotnisku. Jakiś typ przez lotnisko ominął wszystkich, człowieku. I podszedł centralnie do mnie, popatrzył mi głęboko w oczy, sklepał ze mną piątkę i mówi tak. Siemanko, jestem Tomasz. Jakbyś potrzebował koksu, mało albo trochę więcej, to tu jest mój numer telefonu. I dał mi, kurwa, swój numer na jakiejś karteczce. A potem dojeżdżamy do hotelu, człowieku. I pierwsze, o co się recepcjonista zapytał, to nie było imię i nazwisko. Albo czy mamy rezerwację. Popatrzył mi głęboko w oczy i mówi... No drugs. Ale to oczywiście nie jest koniec historii, bo jak byliśmy w Egipcie... bardzo śmieszne, kurwa. To w pierwszy dzień podchodzi do mnie... Pierwszy dzień, człowieku, wyszedłem jeszcze w butach, rozumiesz, na plażę, nie? I podchodzi do mnie jakiś typ, człowieku, i mówi... Hi. I got something for you, nie? I coś mi daje do ręki, człowieku. Wyciągam rękę, chłopi daje jakieś srebro, mówię, fajnie, nie? Elegancko, byku, nara. Otwieram srebro, człowieku, a tam gruda, nie? A jak byłem w Pradze, to podchodzimy z ziomem na środku miasta do jakiejś 60-paroletniej kobieciny, która sprzedaje jakieś, kurwa, pączko precle, człowieku. Rozumiesz? W jakiejś takiej witrynie na kółkach. Patrzymy, co ona tam ma, a ona tak. Coke? A zaczęło się to wszystko chyba w roku 2014 albo 15, albo nawet 13, nie pamiętam. Gdzieś byłem we Wrocławiu na imprezie z minikoksem, o. Wracam z tej imprezy przez miasto, a tam dwóch typów wyważa drzwi od jakiejś bramy w kamienicy, nie? I ja tak, człowieku, taki zszokowany, stanę tak patrzę, a chłop do mnie mówi tak. Krzysz, mam zajebiste piguły, właśnie wchodzimy zajebać, chodź z nami. I widzisz, możesz w życiu robić naprawdę wiele rzeczy, ale przeznaczenia tak naprawdę nie da się oszukać. Jedni są zajebistym magnesem na kobiety, inni przyciągają pieniądze, a ja na przykład przyciągam tylko i wyłącznie dragi. Dlatego jeżeli jesteś osobą, której na nie nie stać, albo chciałbyś lub chciałabyś całe życie bawić za darmo, to wystarczy, że do mnie napiszesz i umówisz się ze mną w dowolnym miejscu na świecie, o dowolnej porze. Ja ci gwarantuję, że nawet jak będziemy pływali w kołach ratunkowych na samym środku oceanu, to za chwilę pojawi się znikąd tankowiec, spadnie drabinka, a po drabince zejdzie do nas kapitan zapytać, czy nie chcemy może troszkę koksu?